Hejka, hejka, witamy was bardzo serdecznie, jestem Marta. Krzysiu. I jesteście we vlogu na kanale Enjoyment Family. I zaczynamy vloga od wyjazdu, bo nie mamy w domu nic do jedzenia, jestem głodna, nie ma ani krzty chleba. Jedziemy po chleb. My się zbieramy i widzimy się w samochodzie. Jedziemy po banany. Bruz, jak zostanę tak, to będziesz wiedział czym. Boże, jak zimno, ja nie czuję palców. To co, gdzie jedziemy? Do Kauflandu po makowca. Robimy jedzenie. Jestem taka głodna. Zobaczcie, co zrobiłam. Zezarłam makowca w trakcie jazdy. Wybieramy się do sklepu, ponieważ mój fotel woła o pomstę do nieba. Dlaczego? Otóż już wam pokazuję. Słuchajcie tego. I zaraz się, mam wrażenie, rozpadnie i dzisiaj mamy za zadanie kupić fotel, a właściwie najchętniej to dwa fotele, ponieważ fotel mojego męża wcale nie wygląda dobrze. Trzeba pytać o to Krzycha, bo już mu 1000 razy mówiłam, że wypadałoby wymienić ten fotel na nowy, ale nie, on go bardzo lubi, pomimo tego, że się rozwaliły mu. Ten to on sobie zrobił to sam i on uważa, że sobie sam zrobił fotel i on kocha ten fotel. Temat jest taki, że jedziemy po jeden fotel, a tak myśli mój mąż, a ja uważam, że fajnie by było kupić dwa. Dojechaliśmy do Agaty, dzisiaj było otwarte. Wybraliśmy najbardziej futurystyczny fotel. Wiesz mniej więcej, gdzie mamy jechać? To ty z nią gadać, jakbyś wiedziała. Nie, myśmy tam raz coś odbierali. To... ale to było tam. A teraz idziemy tam. Nawiguj do ulica Szklana 55 Bielsko-Biała. W porządku, Szklana 55. Skręć w prawo, skręć w prawo. Daleko ma ten magazyn od tego. Za 500 metrów skręć w prawo. Skręć w prawo. Gdzie? Tu? No, Szklana. No, Szklana. O Boże święty. Serio? Działki do sprzedaży. Za 200 metrów miejsce docelowe będzie po lewej stronie. Poważnie? I tam nie ma wjazdu do Szklanej. To jest magazyn Agaty? Szklana 155. Miejsce docelowe jest po lewej stronie. A... 55. Miał być 155, tak? A 155, no? Powiedziałeś 55? Nie, 155, tylko mnie nie usłyszał. Grało się wszystko. Nawiguj do Szklana 155. Zrozumiano, Szklana 155. 4 km stąd. Jedziemy. Mamy zawrócić. Czyli jakbyśmy dali Szklana 155, skręć w lewo, to pewnie by nas tam pokierowało. Albo sobie wyżej ten magazyn by... W Himalajach! No! Że kupują państwo fotel za 500 zł i trzeba jechać nad morze. Skręć w prawo.
Jezus, jakbym miała komuś wytłumaczyć po prostu drogę na magazyn do Agaty, to też bym mu dała tą mapkę. Ja to zatrzymam i ja komuś dam tą mapkę. I z takim uśmiechem. No, trafę. Miło było was znać. Nikt jeszcze stamtąd nie wrócił. No. Gdzie my jesteśmy? Przecież my mieli tylko ten fotel odebrać. Patrz, mewy. Uważaj, dziura. Coś chyba poszło nie tak. No, znowu. Ale ja lubię wycieczki. A, dobra, jedę dalej. Ty. Czyli to jest ta droga. No i mówię ci, Hitek. O, tutaj musi być. A tu i czasami auta wyjeżdżają z tej drogi. Tak, tak. Oni z magazynu jadą. Do Agaty mnie wybrali. Ja sprawdzę to. Ja sprawdzę, co ty powiedziałaś. Tak. I będę co chwilę to cofał, jak mówisz. 55. I do ulica Szklana 55 Bielsko-Biała. 55 Bielsko-Biała. Ty mam pierwszeństwo, czy ja? No, w takiej sytuacji on się wyrypał, więc on. To nie po Bożemu było. No bardzo nie, bardzo nie! Słyszałeś mojego męża? Ci powiedział. Jakbyś to słyszał, to by ci w pięty poszło. Ale tu, nie tu. Koniec. Za 600 metrów skręć w prawo. Papi. Nareszcie. Chyba to jest 40 minut stali. Mamy fotel. Udało się złożyć fotel po długich bojach, bo chyba składaliśmy go z pół godziny. Fotel, pół godziny, ale jest ładny, fajny i wygodny. I co to będzie sprzątane? Co to będzie sprzątane? To będzie sprzątane. Ja. Dzień dobry z rana. My czekamy właśnie na garderobę, ma przyjechać pan. Wszystko tam już mamy rozstawione. Mamy nadzieję, że tym razem dojedzie po wielkich bojach i przygodach. Mam fajną nową rzecz, pokażę wam później, jak będę to składał do nawiercania. Ja nie potrafię tu patrzeć, bo i tak wyglądam jak debil, jak patrzę tu. Wyglądam jak debil, jak patrzę tu. Jesteśmy na etapie zakupienia nowej kamery do vlogów. Która nie ma tam obiektywu. Tylko ma normalnie przed sobą, że można patrzeć przed siebie, a nie patrzeć gdzieś tu i mieć zeza, jakbyśmy nie wiedzieli, gdzie patrzymy. No, strasznie to jest durne. No, czekamy, przyjedzie i jedziemy, bo dzisiaj jeszcze będzie IKEA! Zobaczymy IKEA! No, a Marta później będzie robiła organizację naszej spiżarki. Tak. I tam wszystko poukłada, będzie czysto, wszystko będę mógł znaleźć oczywiście. I jak będzie mnie o coś prosił, żeby mnie coś podał, to ja bez problemu wejdę. Wyciągnę rękę, chwycę i wyjdę. A nie, no, wejdę, wiesz. Zniknę na pół godziny. A nie, bo nasza i wyjdę spiżarnia. Wyjdę mówiąc, że nie ma. No to jest normalne, ale nasza spiżarnia przechodzi nad jakąś żyłą wodną, że za każdym razem, jak się do niej wchodzi, to się zapomina, po co się weszło. Mhm. Tam o wszystkich problemach się zapomina. Wejdziesz wszystko. I wszystko ci wyjdzie. Drzwi się zamkną, ameno, po prostu. Najlepszy pokój w naszym domu. Tak, jakiś, wpadasz w jakiś taki letarg, no polecamy, no zapraszamy. My będziemy pobierać opłaty za wejście do naszej spiżarni. Chcesz zapomnieć o problemach? Chodź do naszej spiżarni. Dojechaliśmy do Leroy Merlin i znaleźliśmy po prostu miejsce do wywoływania duchów. Stoliczek spirystyczny. Tak, jak wszyscy siądą dookoła, to zaczyna się podnosić. Aha, bo to z takiej spirytystycznej kuchni od razu przejście do stoliczka. A propos czarnych frontów, połysk, masakra, nowiutka, to jest nowiutka aranżacja. Jak to wygląda, no nie? Że każdą ryskę widać. Wiesz, no ładnie to wygląda z daleka, ale jakby nam przyświeciło słońce, ale o tym blecie myśleliśmy kiedyś. Co? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry w nowy dzień. O,
My zabieramy się za czyszczenie garderoby. O, echo się tu zrobiło. I składanie jej. Tutaj została już resztka, bo generalnie to był przechowalnik na wszystkie rzeczy. A garderobę mamy tutaj. W częściach. I będziemy ją składać. Czeka nas podróż do PCK, żeby pozbyć się części rzeczy, bo troszkę tego jest. Dalej za dużo, także działamy. Będzie to długi dzień. Słuchajcie, słuchajcie, pierwszy element stoi i ma się całkiem nieźle. Nie zgadniecie, jedziemy po aparat w końcu! Będzie nas dobrze widać i dobrze słychać, mam nadzieję. Tak, ja też mam taką nadzieję. Już czeka na nas, jest do odbioru, także zasuwamy i już nie mogę się doczekać, aż go przytulę i vlogi będą wygodniejsze dla nas, ciekawsze dla was. I podobno super ostrzy. Tak. Podobno. Co dla mnie jest turbo ważne, nie? Księcie, że tyle czasu już zwlekaliśmy, więc jedziemy. Później odbieramy. Jedziemy do rodziców kłaść tapetę. Tak. Ostatni raz tapetę kładliśmy z 6 lat temu. Zobaczymy, jaka to będzie tapeta. Czy ma dużo wzorów. I czy utkniemy tam do kwietnia. Dzisiaj remontujemy gdzieś indziej. Remonty zawładnęły wszystkimi domami. Będziemy dawać tapetę. Nie małe wyzwanie. Ogarnęliśmy. Mamy godzinę w 6:30. Finito, ściana gotowa. Nie, jeszcze tam. No prawie. My wróciliśmy do domu, mamy pierwszą w nocy, także trochę nam zeszło. Idziemy się kąpać i Lulu, a was żegnamy. Pa. Pa.